Czasem jak jem z innymi ludźmi, to się na mnie patrzą. Ciepła. W końcu za każdym razem ktoś powiedział: jak się je, to się nie gada, bo się w brzuszku nie układa. I to jest takie wspomnienie, które pamiętam, jeżeli chodzi o jedzenie. Poziomki. Zapach takiego właśnie świeżego, białego pieczywa w tym cebularza przypomina mi właśnie takie te czasy, gdy tam biegałem gdzieś po piekarni albo wokół u babci, przepraszam. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, że mam jakieś skojarzenia związane z jedzeniem. Może to jest związane z tym, że rzeczywiście nie jest to dla mnie istotna część dnia, ale przeciwnie, to jest taka trochę strata czasu, bo tyle, ile muszę, jem. Tak? Czyli zazwyczaj kiedy czuję tę potrzebę, tak, nie dla jakiejś wielkiej przyjemności, ale żeby gdzieś te biologiczne potrzeby zaspokoić. Gardziłem zupą szczawiową. Nienawidziłem zupy szczawiowej. Uważałem, że zupa szczawiowa to jest najgorsza zupa na świecie. Niegodna w ogóle nazywaniu jej zupą. Nie mogę się przełamać, to już jest długi czas, kiedy próbuję. To jakieś takie drobne ryby, które nie mają smaku ryby. Czyli ryby bez smaku, albo ryby bardzo mocno przyprawione. Tak żeby, czy z dodatkami, tak żeby tej ryby nie było. Tak, ryb nie lubię, chociaż bardzo chciałabym polubić i naprawdę próbuję i staram się. I wyczuję tę rybę. Czyli żadne podstępy też nie działają tutaj, tak. Tak naprawdę chyba nie lubiłem tej bułki, a nie samego kalafiora. Bo tak samo nie lubię tak przyrządzonej fasolki szparagowej, a fasolkę samą sobie lubię, a ostatnio kalafiora tak samo lubię. Jest dla mnie normalnym warzywem, nie tak jak w dzieciństwie, że nie mogłem tego tknąć. Przez to chyba właśnie, że była ta bułka na tym, która mi nie odpowiadała. Miałem wątróbki, którą kiedyś zrobiłem i zamroziłem 3/4 z niej, bo nie byłem w stanie jej zjeść i leży do dzisiaj. Więc albo kiedyś będziemy mieć psa i on to zje, albo przyjedzie nasz tata i to zje. On też lubi takie rzeczy. Kulki z chleba. Kulki z chleba to jest coś, co zawsze lubię robić. W tym chleba starczy na dłużej. Jem szybko, ale bez śniadania raczej nie wychodzę. To jest jedyny pewny posiłek. To, co potem się wydarzy, to w zasadzie nie wiadomo. Kiedy, o której, co w ogóle zjem. Raczej nie planuję posiłków. Często ktoś dla mnie gotuje. Ja nie gotuję. Raczej. Może kiedyś nie będę jeść zwierzątek, bo bardzo rozumiem, że niektórzy nie chcą. Szanuję to, ale nie prędko, bo jestem łakomczuszkiem i lubię jeść. Nie lubię, jak ludzie odstawiają niedojedzone talerze. O! To już jest. To jest coś, co w zasadzie mogę powiedzieć śmiało, że neguję totalnie. Zwracam uwagę na jakieś terminy właśnie przydatności, żeby nic nie zalegało za długo i żeby nie było do wyrzucenia. Też staram się kupować tak, żeby no nie przeliczyć się i nie zostać potem z żarciem do wywalenia.
No i raczej moja półka jest pusta, przeważnie nie wiem, z czym. Mleko do kawy. I kawę, no to zawsze. No to smakuje jak zupka chińska. Nie ma złego jedzenia. Jest tylko źle przyrządzone. Ewentualnie niemoralne jedzenie, ale to zależy od preferencji i ideologii. Nie próbuję nowych smaków. Jestem bardzo ostrożna w wybieraniu jedzenia. Mimo, że nie przywiązuję takiej dużej wagi, to jednak nie lubię. Właśnie, no nie lubię nowości, nie lubię próbować. Nie wiem, nie cieszę się takim smakiem, chyba tymi smakami różnymi. Na pewno wiadomo, chciałoby się jeść super zdrowo, ale jeśli miałbym powiedzieć, co miałoby do tego doprowadzić, no to nie mam przykładu na tę chwilę. Po prostu czasami mam coś takiego, że nie mogę się doczekać, jak będzie już poranek i wypiję sobie kawę i zjem sobie coś właśnie takiego pysznego i to jest taki w sumie najfajniejszy moment dnia. Zapomniałem się.